Cześć moi drodzy, z tej strony Farele, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać nowe zadanie o nazwie Przeszukaj obszar między ławką, samochodem, lodziarnią i helikopterem, który się pojawiło w czwartym tygodniu karnetu bojowego czwartego sezonu. Ale na samym początku chciałbym ogłosić, że organizuję dla Was konkurs na 1000 fałdolców. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrypcja tego kanału obowiązkowo z dzwoneczkiem, ponieważ będą takie konkursy pojawiały się co tydzień. Dodatkowo napisanie pod tym filmem w komentarzu hasła darmowy, karnet bojowy bądź też darmowe fałdolce. Oczywiście, również zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. Oglądajcie film do samego końca, aby dowiedzieć się, kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Moi drodzy, całe zadanie jest banalnie proste. Wystarczy, że udamy się w te oto miejsca na mapie dokładnie na mokre moczary i dzięki temu zdobędziemy jeden stopień karnetu bojowego. Lecimy! Ok, moi drodzy, podchodzimy do lądowania. Ja już z daleka widzę tą plamkę, w której znajduje się darmowy stopień karnetu bojowego. Dodatkowo jest tu jakaś osoba, która się z kimś strzela. Jak widzimy, kolejna osoba również już zebrała punkcik. I well done! Mam nadzieję, moi drodzy, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał obowiązkowo z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco a wyniki konkursu ogłoszę 26 maja o godzinie 19 podczas transmisji na żywo. Zapiszcie, zanotujcie, ustawcie budzik, aby nie przegapić. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!